57 kg, narożnik czerwony, Klaudia Szostek, BKS Jastrzębie, narożnik niebieski, Monika Serafin, 06 Kleofas Katowice. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Wiesław Andrzejczak. Następuje właśnie tradycyjne przywitanie się obu zawodniczek i za moment rozpoczniemy pierwszy pojedynek. No w tej pierwszej sesji do południowej aż 18 walk. Niebawem pojawią się również między linami seniorki. Powinno być bardzo ciekawie, bardzo emocjonująco. Oczywiście mamy nadzieję, że to wszystko zacznie się od samego początku, czyli od rywalizacji juniorek. I rozpoczęły. Czerwony kask Szostek, niebieski kask Serafin. Od razu Szostek trafiła na dzień dobry lewą ręką. Ach, mocno. Zamachnęła się tym prawym Serafin. Dobre warunki fizyczne Szostek. Pod tym względem góruje nad swoją przeciwniczką i to dość wyraźnie. Ale widzimy, że Serafin stara się obniżać pozycję. No myślę, że tutaj decydującym momentem właśnie są te akcje lewy prosty w wykonaniu Klaudii Szostek i musi korzystać jak najczęściej, powiedzmy, z tego lewego prostego, a kolejne już ciosy to jest tylko kwestia, ile tych ciosów Klaudia wyprowadzi. Większość z nich, jak widzieliśmy w niebieskim narożniku, dosięgnęła celu. Stanęła na moment Serafin i natychmiast wykorzystała to Szostek, ulokowała 3-4 celne ciosy i bardzo dobre otwarcie tej walki, tej rundy przez Klaudię Szostek, ale tak jak widać Serafin stara się odgryzać, zwłaszcza ciosami z prawej ręki, ale sprytnie boksuje do tej pory Szostek, trzymając swoją przeciwniczkę na dystans, szachując ją lewym prostym, tak właśnie powinna boksować. A tutaj jeszcze może w sprawie wytłumaczenia, bo jak Państwo widzą, reprezentantka 06 Kleofas Katowice boksuje w stroju GUKS Karbogliwice. No po prostu przez zapomnienie musiała wystąpić w wypożyczonym stroju od klubu GUKS Karbogliwice. Ale to nie jest nasza pomyłka, jest to na pewno Monika Serafin, klub 06 Kleofas Katowice. No po prostu na ile tak, będzie szczęśliwy, okaże się. Tak zwane kobiece rozkojarzenie ją dopadło i zapomniała najwidoczniej no swojego stroju. To są to ciężkie chwile na pewno i stres i cała ta właśnie otoczka tego turnieju, która tutaj już rozstrzygają się awanse do finałów i na pewno nerwy i te całe rozkojarzenia były powodem, że Klaudia po prostu, przepraszam, Monika zapomniała ze sobą zabrać, no co najważniejsze w zasadzie, cały komplet stroju. No i na razie ten strój nie do końca dla niej szczęśliwy, bo pierwsza runda była raczej pod dyktando Klaudii Szostek. No Klaudia tutaj, to co wspominaliśmy, zaczyna pięknie lewą prostą. Kolejny prawy prosty i tutaj już Monika Serafin zaczyna się gubić, zaczynała się odwracać i tą rundę na 100% może zapisać ujemnie na swoje konto. Miała króciutkie przebłyski, jak do tej pory Monika Serafin. Zobaczmy, czy te krótkie przebłyski znamionują coś lepszego dla Moniki. No tutaj Klaudia chyba też, prawda, jest w treningach od niezbyt dawna. Widać tą sztywność, widać tak samo tą szczelną gardę, którą Andrzej Poremski od samego początku na pewno wpaja zawodniczkom, ale są to te podstawy, które powiedzmy przy takich początkujących zawodniczkach no, są bezwzględne i trener musi oczywiście od tych naprawdę takich podstaw zaczynać, a później po prostu już łatwo wchodzą pozostałe elementy sztuki pięściarskiej. Mam wrażenie, że Szostek nie najlepiej wyczuwa dystans, za blisko momentami podchodzi pod Monikę Serafin. No dlatego mówię, jest to na pewno w takim turnieju na 100% wielki debiut.
Klaudii Szostek. No i oczywiście duża szansa na awans do finału. Wtedy już bitwa o złoto. Rzecz jasna, jutro także będziemy transmitowali tę najważniejszą część imprezy, jaką bez wątpienia zawsze są finały. Sędzia prosi o czas. Problem z kaskiem. No, zerkając tutaj na rozpiskę w dniu dzisiejszym pojedynków, myślę, że ta druga para Balcerzak-Jastrzębska będą nam tu prezentowały również bardzo efektowny boks. Tym bardziej, że wczoraj Jastrzębska pokazała się naprawdę z dobrej strony. Ale to może nie wybiegajmy aż tak daleko do przodu. Przyjdzie pora na oglądanie tego pojedynku i skupmy się nad pojedynkiem Szostek-Serafin. Zaczyna dużo ruszać się po ringu Serafin, ale widzimy, jak sprytnie Klaudia Szostek złapała ją tym uderzeniem. No, bardzo pięknie zamknęła takim półsierpem po prostu ucieczkę Serafin. A właściwie to mogło się kwalifikować w podliczenie, tak? No, w zasadzie powinno być liczenie. Nie był to cios na 100% silny, ale no, zdecydowanie akcja lewą ręką, trafienie w głowę zawodniczki i upadek, no, powinno być tutaj liczenie sędziego ringowego, ale no, jest kolejna sprawa, że na pewno aż tak bardzo ten cios nie zaszkodził na zdrowiu, ewentualnie na kontynuowaniu w dalszym ciągu walki przez Serafin. No, taki pstryczek w nos, bieganina, potem pstryczek i taka upadek. Kara, bardzo lekka, ale bardzo celna na pewno. I tutaj mamy właśnie przykład tego. Andrzej Porębski w niebieskiej koszulce z BMI rękawkami. Trener naprawdę uznany i bardzo impulsywny w narożniku. Właśnie pokazuje ten lewy i prawy. To, co mówiliśmy, że na tym etapie jest to broń zabójcza, można powiedzieć, u zawodniczek. No, abecadło tutaj w zupełności wystarczy do wygrania tego pojedynku. Jak w szkole, od pierwszej klasy, abecadło i jeszcze raz abecadło, a później oczywiście inne języki i inne pisownie. Tak samo i w ringu. Jeszcze chwila przerwy dla Moniki Serafin. No, lekko deprymująca sytuacja, bo tam Monika miała mały problem, ale wszystko zostało rozwiązane i możemy wznowić pojedynek. Do tej pory tempo nie było szczególnie zabójcze. Ale widać, że Serafin cały czas jest niebezpieczna. Buja się na boki, stara się z różnych płaszczyzn jeszcze zadawać uderzenia. Ale ładnie Szostek pracuje długim lewym prostym. No i tutaj jeszcze dodajmy, że bardzo pozytywne wrażenie robi na mnie praca nóg Szostek. W momencie, kiedy Serafin zaczyna atakować pół kroczku do tyłu, ewentualnie na bok, i dezorientacja Serafin jest kompletna, i przejście do ataku pięknym lewym prostym. I jeszcze jeden. No, nie ma recepty Serafin na te naprawdę długie, piękne, lewe, proste, które Szostek tutaj wykorzystuje. Wręcz perfekcyjnie, można powiedzieć. No, zdecydowanie bardziej skoordynowane są nogi Szostek. Przez moment tak właśnie spoglądałem na pracę nóg i u Szostek, i u Serafin. No i Klaudia ma w tej materii przewagę, tak jak zauważyłeś. Troszkę już bez defensywy Serafin próbuje zadawać uderzenia, to może być niebezpieczna taktyka. No, Szostek przeszła teraz w końcówce tej rundy naprawdę do zdecydowanych ataków. Ta chęć i power, który w sobie posiada, zaczyna, prawda, kumulować się i być może, że kolejne liczenie już za momencik, jeszcze jedna, dwie akcje i Serafin może mieć naprawdę duże problemy. No, widzimy, że całkowicie zrezygnowana jest. Tak, zrezygnowana, jest. Zdezorientowana.
Ona była przekonana, że właśnie w tym momencie pan sędzia Andrzejczak ją policzy i po prostu się odwróciła po tej całej serii ciosów, ale... Koniec pojedynku. Koniec pojedynku. To ten scenariusz, który, no, można powiedzieć, przewidzieliśmy i wygadaliśmy. Ale było widać właśnie upływ tej chęci pojedynku ze strony tutaj Moniki Serafin z Kleofasa Katowice. No do pewnego momentu wszystko jeszcze można powiedzieć grało. Ta chęć zadawania jak największej ilości ciosów ze strony Moniki Serafin. Ale przychodzą takie momenty, a u kobiet w szczególności, gdzie zaczyna się tracić ochotę, a boks jest naprawdę dyscypliną niecierpiącą właśnie jakichś braku chęci i tutaj, no niestety, werdykt jest trzecia runda TKO. Ale dlatego tak ważna jest praca sędziego, on musi odpowiedni moment wyczuć i wiedzieć, kiedy ten pojedynek przerwać, żeby zawodniczce po prostu nie stała się krzywda. Niewiesław tutaj jest naprawdę doświadczonym sędzią i na pewno na tyle doświadczenia, które posiadł w ringu jako zawodnik, wykorzystuje naprawdę, można powiedzieć, perfekcyjnie.